Spółdzielnia mieszkaniowa w Dzierżoniowie, jako jedna z nielicznych w kraju, już od wielu lat buduje nowe mieszkania zarówno w systemie lokatorskim, jak ma to miejsce na terenie Piławy Górnej, oraz w systemie deweloperskim. Każde z rozwiązań cieszy się dużym zainteresowaniem. W Dzierżoniowie powstaje właśnie kolejny budynek o podwyższonym standardzie z podziemnymi miejscami parkingowymi. W tej chwili ten budynek, który tutaj budujemy, zaczęliśmy budowę, to jest 9. budynkiem w Dzierżoniowie. Do tej pory od 2008 roku budowaliśmy, tak jak mówię, 8 budynków, z tego 5 na osiedlu Tęczowym, 2 na ulicy Lawendowej, 1 na osiedlu Różanym. W sumie oddaliśmy 369 mieszkań. W trakcie budowy mamy 85 mieszkań w Piławie Górnej i tutaj będziemy budowali w pierwszym budynku 35 mieszkań. I w drugim budynku, bo ponieważ ta budowa jest przewidziana na 2 budynki, kolejne 35 mieszkań. A jednocześnie wybudowaliśmy w tych budynkach, jak do tej pory, garaży 141. Planowanej w budowie jest w Piławie 20. Natomiast tutaj przewidujemy trochę inną budowę. Nie będzie garaży indywidualnych dla mieszkańców, tylko będą miejsca wielostanowiskowe pod budynkiem. Tych miejsc wielostanowiskowych w pierwszym budynku będzie 21, w drugim, jak zaczniemy budowę, też przewidujemy, że będzie 21. Tą budowę rozpoczęliśmy w maju tego roku. Stawki za metraż w tym budynku kształtują się od 6830 do 6930. To jest w zależności od tego, jak duże jest to mieszkanie, czy mieszkanie większe to jest tańsze, czy mniejsze droższe. W zależności od usytuowania, czy to jest na ostatnim piętrze, czy to na parterze, też ta różnica, to jest różnica, tak jak widać, około 100 zł na metrze, w zależności od tego, gdzie to jest położone. Na klatce A tych mieszkań będą 3, a na klatce B 4. I powierzchnia tych mieszkań, w zależności od klatki, w pierwszej klatce A od 45,9 m do 61,90 do 78,50. Natomiast w drugiej klatce od 46,20 przez 58,51,90 do 71 metrów. Tutaj oczywiście będą również windy, czyli dźwigi osobowe, tak jak do tej pory w ostatnich budynkach. To ułatwia na pewno przemieszczanie się, szczególnie ludziom starszym, którzy bardzo chętnie kupują w tych budynkach mieszkania ze względu właśnie na to, że możliwość przemieszczania się z parteru nawet na ostatnie piętro jest ułatwiona. Chcemy się troszeczkę wyróżnić, dołożyć kilka elementów wykończeniowych i też podwyższyć lekko standard. Przede wszystkim parking podziemny z miejscami, które są połączone razem z komórkami lokatorskimi. Do tego nad tym parkingiem podziemnym mieszkania na parterze z pięknymi, dużymi tarasami otwartymi w kierunku parku, w którym właśnie stoimy i rozmawiamy. Budynek pięciokondygnacyjny oczywiście z windami. Mieszkania duże, powyżej już 50 metrów, wyposażone w 2 balkony, oczywiście oddzielny WC, dodatkowo do tego garderoby. Źródło ciepła najtańsze z kotłowni miejskiej, zlokalizowanej niedaleko. Każde mieszkanie wyposażone w mini węzeł. Możemy je włączyć kiedy chcemy. Zakończenie planowane jest na początku roku 2024. Do tej pory na te 35 mieszkań mamy zarezerwowanych 20. Mimo że sprzedaż zaczęliśmy dopiero od maja, to proszę zauważyć, że dosyć szybko te mieszkania się rozchodzą. Świadczy o tym, że zapotrzebowanie dalej jest duże. Jedyny problem, jaki tutaj istnieje, to jest z uzyskaniem kredytu przez mieszkańców. Już było kilka takich osób, które bardzo chętnie by kupiło. Niestety, jak poszły do banku, okazało się, że kredytu nie dostaną. A my budujemy tutaj w systemie, można to nazwać deweloperskim, to znaczy budujemy na odrębną własność, czyli przyszły mieszkaniec musi sam wyłożyć pieniądze. Nie tak jak w Piławie, że część jest lokatorskich, część jest własnościowych, tylko wszystkie na własnościowe. Chętnych zapraszamy do spółdzielni, gdzie można dokładnie obejrzeć projekt, zapoznać się z warunkami zakupu i później zamieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej inwestycji uzyskają Państwo telefonicznie lub w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Wszystkie informacje dostępne są również na oficjalnej stronie spółdzielni.